W ramach prac wykonawca zagospodarował teren, na którym niegdyś znajdował się basen odkryty. Przeprowadzone zostały prace ziemne, a teren został utwardzony. Łącznie powstało 20 dużych i 20 małych stanowisk, na których wystawcy będą mogli eksponować swoje towary. W drugim etapie rozbudowy bytomskiego jarmarku staroci planujemy budowę nowych alejek, ławek, stoisk oraz zagospodarowanie zieleni. W tej chwili nie widzę zmian. Dopiero podobno za miesiąc będzie. Tamta część będzie zamknięta i tak. Ta część jest dostępna, także dla mnie to jest bez różnicy. Na pewno niewątpliwie mankamentem jest brak tej toalety tutaj, nie? Tak duże miejsce, tak duże skupisko ludzi, przestrzeń, no a niemożność skorzystania z toalety to jest duży minus. Za mało miejsc, no, żeby biorą pieniądze, ale nie ma wyznaczonych dokładnie, gdzie kto ma stanąć. No jeden zajmie 3 miejsca, 4. Drugi nie ma gdzie wjechać. Jak jest, tak jest po jakimś tam deszczu. Może będzie lepiej.